Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać, jak można bardzo sprawnie wyliczyć kwartyle w przypadku, gdy mamy tak zwane dane indywidualne. Dane indywidualne to dosłownie tak jak sama nazwa mówi, są to indywidualnie wypisane aż do końca pojedyncze liczby. W moim przykładzie liczb jest 80, każda jest ponumerowana, jak widzimy, uporządkowane są w szeregu rosnącym. Czyli mam 16, 17, 19, 23 i tak dalej, aż do liczby 80, która wynosi 91. Jeżeli liczb jest dużo, a my chcemy się dowiedzieć, ile wynoszą poszczególne kwartyle, bo zwyczajnie nam jest to potrzebne do rozwiązania zadania, czyli poznania choćby tych podstawowych statystyk położenia o jakiejś zbiorowości, musimy policzyć na początek tak zwany kwartyl dolny. Kwartyl dolny oznakowany jest jako kwartyl pierwszy Q1. Kwartyle, też musimy zrobić taki mały, krótki wstęp, dzielą zbiorowość na 4 części. Jeżeli mam 80 liczb, to pierwszy kwartyl coś powie nam o 21 liczbach, drugi kwartyl powie nam o nie tylko o 21 liczbach, ale dokładamy drugie 25% całej zbiorowości, czyli powie już nam o połowie całej zbiorowości, a kwartyl trzeci powie o 3/4 całej zbiorowości. Gdy u nas ona liczy 80 jednostek, powiemy cokolwiek o pierwszych 60 jednostkach. A co konkretnie, okaże się to przy interpretacji. A więc jeżeli kwartyl dolny mówi o pierwszych 25 najniższych wartościach, powiemy, że potrzebujemy wartość 20, czyli dlaczego 20? Bo kwartyl dolny mówi o 1/4 całej zbiorowości. Gdy ja analizuję 80 obserwacji, 1/4 razy 80, nas interesuje wartość 20 i kolejna 21. Jak znaleźć wartość 20, a 21? W szeregu uporządkowanym wybieram wartość, która ma i, czyli numer 20, jest to 43 i numer 21 to jest 44. Te dwie wartości, jeżeli ze sobą dodamy i podzielimy przez 2, mamy wartość kwartyla dolnego. Ja przy tym zaznaczam, że ja się spotkałam już ze wzorami na kwartyle w przypadku danych indywidualnych, że to jest konkretnie wartość 20, gdy mamy nie liczenie jako średniej wartości tej 1/4, dodać kolejną przez 2. Nie liczenie jako średniej z tej 1/4 i kolejnej, a po prostu wskazanie, że kwartyl pierwszy to po prostu wartość 20 w szeregu uporządkowanym, gdy liczb mamy 80. Wszystko zależy od ćwiczeniowca wykładowcy. Różnica liczbowo, no jakaś jest na pewno, bo w innym wypadku by wynosiła 43, a my powiemy, że ona wynosi 43,5. Wy musicie zastosować taki wzór na kwartyl dolny, górny i ten środkowy, jaki u Was obowiązuje na uczelni. My na pewno interpretujemy za każdym razem tak samo, czyli powiemy, że 25% badanych firm, bo tyle my tutaj analizowaliśmy na początku, ma dochód, bo analizowaliśmy to akurat dochód, mniejszy lub równy 43 miliony złotych, a pozostałe, czyli 75% firm, ma ten dochód większy lub równy 43,5 miliona złotych. Interpretacja jest na pewno stała. Kwestia jest tylko taka, czy kwartyl pierwszy jest równy samemu x-owi o numerze 1/4 zbiorowości, czy tak jak tutaj widzicie, jest równy takiej średniej arytmetycznej z tego kwartyla i kolejnego. Kolejnym kwartylem, który warto jest omówić, jest kwartyl zwany medianą. Jest to inaczej kwartyl drugi. Jest to inaczej wartość środkowa i liczymy ją analogicznie.
A więc jeżeli jak przy kwartylu pierwszym szukałam 1/4 zbiorowości, tak przy medianie szukam 2/4 zbiorowości. A 2/4 zbiorowości, czyli 1/2 zbiorowości, gdy ja liczb mam aż 80, to jest 40. Czyli interesuje mnie wartość 40 w szeregu uporządkowanym, jak i kolejna, czyli 41. Będzie to 53 i 54. Czyli po podstawieniu do tych wzorów wychodzi mi, że 50%, bo tyle szukaliśmy, z badanych firm ma dochód mniejszy lub równy dokładnie temu, co nam wyszło, czyli 53,5 miliona złotych, a pozostałe 50% firm ma ten dochód większy lub równy 53,5 miliona złotych. Niektórzy mają te interpretacje skrócone, bo wystarczy powiedzieć, co się dzieje z pierwszymi 25% zbiorowości albo z pierwszymi 50% zbiorowości, bo reszta ma powyżej. Jak jedni mają mniej lub dokładnie, to znaczy, że pozostała zbiorowość ma więcej lub dokładnie tyle, ile my szukaliśmy. Trzecim kwartylem, który musimy tutaj sobie jeszcze omówić, jest tak zwany kwartyl górny, oznakowany jest jako Q3. I dlaczego tu jest X60A61? No właśnie z tego powodu, że jeszcze raz zaczynamy od tematu. Kwartyle dzielą na 4 zbiorowości, co 25%. 25%, 50%, 75%. I w przypadku aż 80 obserwacji, 3/4 zbiorowości jest to wartość 60 i 61 będzie nam potrzebna, czyli w obu przypadkach jest to wartość równa 61. Gdy ja te wartości podstawię, otrzymuję wynik 61. Wtedy interpretujemy, jako 75% badanych firm ma ten dochód mniejszy lub równy 61 milionów złotych. Można dodać, ale nie trzeba, że pozostałe 25% firm ma ten dochód większy lub równy 61 milionów złotych. Jak już powiedziałam, wzory na kwartyle w przypadku szeregu indywidualnego mogą mieć tą wersję uproszczoną, że to jest tylko wartość na przykład 20, 40, 60, oczywiście gdy danych mamy 60, ale w zależności od uczelni musicie dobrać wzór tak, aby było to zgodne z waszymi wykładami i ćwiczeniami. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.